Siemanko ziomeczki, witam was dzisiaj bardzo serdecznie. Filmik jest dosyć spóźniony, chciałbym szybko o czymś powiedzieć. Ogólnie w TB od 11 listopada jest taki event jak The Light Barrel. Jest to bardzo fajny event, o którym chciałem powiedzieć. Wiem, że dzisiaj jest już jest 12, więc troszkę po fakcie, ale myślę, że nadal będziecie mogli go zrobić. Już mówię, na czym to polega. Jak zaraz zauważycie, pójdziemy do NPC po taką pochodnię. Jeśli mamy tą pochodnię, musimy ciągle utrzymywać ogień w 10 punktach całej TB. Ogień nie może, ten płomień nie może zgasnąć aż do 15 listopada, więc co 2 godziny musimy cały czas odświeżać ten ogień. Jeśli nam się uda, wtedy czeka cały serwer nagroda, więc cały serwer może na tym zyskać, ale naprawdę ciężko to zrobić. Pamiętajcie, że każdą latarnię możecie zapalić tylko raz i ona płonie przez 2 godziny. Jeśli w ciągu 2 następnych godzin nikt jej nie zapali, cały event jest już spalony, więc cały serwer już nic nie utrzymuje, więc naprawdę na to trzeba uważać. Moja jeszcze porada taka, jeśli byście podpalili jakąś latarnię, zawsze dajcie na nią luk i wysyłajcie na world chacie informacje o tym, w jakim miejscu, która latarnia będzie podpalona, ponieważ są ludzie, którzy pilnują tego. U mnie na przykład na serwerze Vita jest cała grupa, albo nawet są gildie, które są odpowiedzialne za to, żeby pilnować takiego porządku i pilnować, żeby ten event do końca został przeprowadzony i przypilnowany, bo wszyscy tutaj chcą otrzymać tą nagrodę. Jeśli chodzi o nagrodę, to jest bonus w postaci zwiększonej ilości expa o 10% przy walce w party. Różne przedmioty, a nawet można się załapać na specjalnego monta, który jest dostępny tylko i wyłącznie z tego wydarzenia. Więc myślę, że naprawdę warto. Wiem, że na niektórych serwerach już niestety ludzie dali plamę i już ten event jest przekreślony, po prostu nie przypilnowali latarni, ale wiem, że na większości cały czas jest to w trakcie realizacji, ludzie pilnują tych pochodni, więc możecie się również przyłączyć do tego eventu. Myślę, że bardzo fajna sprawa, jeśli będziecie chcieli wziąć udział w tym wydarzeniu, w tym queście. Jeśli porozmawiacie z NPC na Jalahar, otrzymacie pochodnie. Tą pochodnią właśnie utrzymujecie ogień wśród innych pochodni, ale ma ona też inne właściwości. Dodaje 25 punktów do speeda, do szybkości, czyli tam, gdzie mamy miejsce na strzały, tam możemy ją wsadzić. I w ten sposób poruszamy się naprawdę bardzo szybko i ta pochodnia jest aktywna przez 19 dni, czyli takiego speed boosta mamy przez 19 dni zupełnie za darmo. Jeszcze jakby było tego mało, gdyby nagrody były zbyt słabe, żeby was zmobilizować, to jeszcze dodam, że zbieramy takie przedmioty jak Midnight Shardy, które dają nam doświadczenie. Więc maksymalnie, jeśli uda nam się przytrzymać wszystkie torcze, wszystkie pochodnie przy życiu zapalone, każdy shard daje nam expa, a możemy ich oddać nawet do 40 maksymalnie. Więc myślę, że to jest 2-3 levele nam wpadną po prostu zatrzymanie tych latarni. Więc jest to bardzo fajna opcja, dlatego też nagrywam ten materiał. Przepraszam, że to troszkę tak chaotycznie może wyglądać, ale naprawdę bardzo się spieszyłem z tym materiałem. Nie miałem też za dużo czasu, a chciałem, żebyście o tym wiedzieli, bo myślę, że naprawdę fajna sprawa i można się wykazać tutaj takim współgraniem z całym serwerem, bo to nie tylko jedna osoba musi tego pilnować, ale wszyscy ludzie muszą sobie pomagać nawzajem. Wystarczy tylko, że jedna osoba nie przypilnuje danej latarni, no i niestety cały serwer już jest spalony. Jeśli chodzi o to, jak rozpocząć quest, jak zdobyć tą pochodnię, gdzie znajdziecie 10 pochodni, pod filmikiem w opisie macie spoiler. Nie będę tym wszystkim opowiadać, bo jest to bardzo fajnie rozpisane. Ja tylko robię ten filmik, żeby do was trafić, żebyście wiedzieli, że takie coś jest. I to nie jest kolejny jakiś durny event w TB, tylko to jest coś, co naprawdę warto zrobić, bo naprawdę są bardzo świetne nagrody, nie tylko dla was, tylko dla całego serwa. Wszyscy mogą na tym zyskać. Więc z mojej strony to wszystko, ja tylko chciałem się o tym podzielić. Mam nadzieję, że wam się uda. Piszcie w komentarzach, czy wam się udało, czy też nie. Ja mam nadzieję, że na Vicie to się zakończy sukcesem. Żegnam się z wami i do zobaczenia, czy też usłyszenia. Po.